Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie kolejny van tour. Dzisiaj zobaczycie kolejnego vana rodaków Polaków. Za nami jest Fiat Ducato, w którym podróżuje i żyje Kasia i Grześ. Poznaliśmy ich całkiem niedawno tutaj w Portugalii i pomyśleliśmy, że Wam pokażemy dokładnie, jak oni żyją, jak oni mieszkają, jak oni przerobili sobie właśnie tego Ducato na domek mobilny. Także czołóweczka i lecimy. Cześć, jesteśmy Kasia i Grzesiek, od pół roku mieszkamy w vanie i zapraszamy na van tour. Mamy tutaj Fiata Ducato z 2012 roku o mocy 140 koni, po jakichś tam małych modyfikacjach, które osobiście wszystkim polecam. Między innymi zwiększyliśmy troszeczkę moment obrotowy, co uważam skutkuje w niższym spalaniu. No i zapraszam do oglądania. Witam w naszym vanie, tutaj mamy kuchnię. Kuchenkę gazową. Zabraliśmy ze sobą dwie butle aż gazowe, które są nam kompletnie niepotrzebne dzisiaj po 5 miesiącach od przeprowadzki. Tutaj dopiero pierwsza nam się skończyła. Dalej zlew. Tutaj sobie zawsze ustawiamy suszarkę pod naczynia, półeczki, kuchenna, łazienkowa. W szafeczkach w każdej zamontowaliśmy sobie takie, wrzuciliśmy zwykłe koszyki, które Grzesiek zablokował linką z skrzydła paralotniowego, żeby się nie wysuwały. Sprawdza nam się to wszystko idealnie, nic kompletnie nam tutaj nie dzwoni, nie jeździ, szafka jeszcze żadna nam się nigdy nie otworzyła. Lodówkę mamy najzwyklejszą, taką jak w domach, w klasie A+++, 3 plusy. Ma raptem 46 kWh poboru. Jest bardzo pojemna, 150 litrów. No wystarczająca, mamy zawsze tutaj chłodną wodę. Na łóżku mamy materac gąbkowy. Długo się zastanawialiśmy nad wyborem materaca. Grzesiek chciał zamawiać materac robiony na zamówienie, ale niestety były to koszty, powiedzmy, rzędu 2000 zł docinany na wymiar. Ja znalazłam w internecie kobietę, która, firma niemiecka, która docina gąbki, więc docięliśmy sobie, mamy 7 cm gąbki twardej i później 4-5 cm gąbki memory zapamiętującej kształt. Materac jest bardzo wygodny, do tego osobno zamówiliśmy pokrowiec na wymiar. No i z 2000 zrobiło nam się paręset złotych, także... Tutaj mamy bardzo pojemną szafę, bardzo głęboką. Każdy z nas ma swoją półkę, część półek mamy mieszane pod jakieś kurtki zimowe, no bo też czasem, jak wjeżdżamy w jakiś teren górzysty, jest nagle 0 stopni. Tutaj za tymi drzwiami mamy łazienkę. Jest co prawda malutka, ale jest wszystko, czego trzeba. Jest prysznic. Jest kibelek, kibelek nie jest na stałe, to jest zwykły wyciągany. Na dole nie mamy brodzika, mamy normalną kafelkę dużą 70x70, która była po prostu docięta pod skosem, żeby był spad dla wody. Prysznic był wyzwaniem pod względem okleiny, początkowo kupiliśmy, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa, panele PCV, coś w tym stylu, wszystko nam się zaczęło odklejać po 2 dniach, więc później kupiliśmy zwykły lenteks i przestrzenie między tym lenteksem zasilikonowaliśmy. Także, no póki co zdaję egzamin, woda nam nigdzie nie ucieka. Prysznic bierzemy co średnio 3 dni. Raz nam się udało przeżyć 5, ale średnio jest to co 3 dni. Tak jak i w kuchni, jak i pod prysznicem zamontowaliśmy zwykłe baterie domowe, nie bawiliśmy się w żadne kamperowe. I w tej baterii tutaj w kuchni mamy też ten patent, że mamy wysuwany cały przewód, więc sobie po prostu tylko w okresie letnim bez problemu wystawiamy go na zewnątrz i możemy brać zewnętrzny prysznic. Tutaj mamy część busa, w której spędzamy najwięcej czasu. Służy nam za jadalnię, salon. Na dobrą sprawę siedzimy tutaj od rana do wieczora. Ten fotel od strony kierowcy mamy obracany. I też docelowo, to już było z braku czasu, no i też dodatkowych kosztów, ale po powrocie zamontujemy sobie też tutaj obrotnicę, żeby po prostu móc sobie zwiększyć tutaj trochę tą przestrzeń z przodu auta. Tutaj mamy takie zasłonki, które oddzielają wieczorem, kiedy kładziemy się spać, oddzielają nam szoferkę od reszty busa, więc nikt w środku nie widzi tego, że śpimy, a też zatrzymują one zimno, które wpada nam tutaj przez przednie szyby. Tutaj mamy całe centrum dowodzenia. Tu jest panel do klimatyzacji, ogrzewanie. Tym przyciskiem włączamy ciepłą wodę.
Tutaj mamy pompkę na wodę, tutaj mamy światło, które jest w tej części. Ogólnie mamy trzy lampki tu w salonie, w sypialni i pod prysznicem. No i te trzy zostały nam tak na dobrą sprawę puste. Mamy też zamontowane dodatkowe zamknięcia oprócz zwykłych zamków. Tutaj mamy z tyłu i na bocznych drzwiach taki sam zatrzask, który się obraca i wtedy już tych drzwi ani bocznych nie da się otworzyć. I też jeszcze w środku mamy dwa dodatkowe zabezpieczenia na drzwiach od pasażera i od kierowcy. Jeżeli wychodzimy przykładowo zwiedzać, nie ma nas po prostu w aucie, przody zamykamy od środka i zamykamy z zewnątrz te zabezpieczenia. Ale jeżeli kładziemy się spać, nie jesteśmy w stanie wtedy zamknąć wszystkich drzwi, po prostu zamykamy tutaj najzwyklejszy bloczek z naczepy, przynitowany i tych drzwi już się wtedy nie da otworzyć. Mamy na dachu panele słoneczne, aktualnie 520 W, które, no nie będę ukrywał, czasami nam brakuje prądu, no nie w takie dni jak dzisiaj, dlatego, że mamy całe auto jakby stworzone, tylko i wyłącznie działa nam na prądzie. Wszystko mamy na prąd, mamy lodówkę na prąd, mamy boiler na prąd, mamy wodę ciepłą z paneli, z prądu, mamy baterii 200 A, które notabene wystarczają w okresie letnim, aczkolwiek w okresie zimowym zdarza się tak, że musimy się podpiąć do prądu w przeciągu tam 5-6 dni. Zdarza się, że nam tego prądu brakuje, aczkolwiek mamy jakieś tam w głowie przeróbki, które będziemy robić. Docelowo chcemy zmienić baterie na mocniejsze, litowo-jonowe. Dosyć tym się mocno interesuję. Dokupiliśmy już więcej paneli, raptem o dwa, które będą tutaj na boku auta do słońca ustawiane. No to może pokażę teraz, co tutaj posiadamy. Bo tu jest całe centrum dowodzenia. Mamy przetwornicę, która jest bardzo mocna, 3,5 kW. Mamy ładowarkę. Mamy 180 litrów zbiornik na czystą wodę. Pod autem mamy zamontowany oryginalny, dedykowany do tego modelu zbiornik, który bodajże posiada 93 litry. Jest to na szarą wodę. Zależało nam, żeby było dosyć dużo wody i żeby nam nie brakowało. Tym bardziej, że raczej staramy się unikać kempingów. Jak już wiecie, jeden dzień tylko spędziliśmy na kempingu, a to mianowicie była Wigilia. Mamy tutaj bojler wody, który raptem jest 10 litrów i co się okazuje, działa bardzo dobrze. Potrafimy we dwoje się wykąpać, w zupełności wody wystarcza i to na takie naprawdę luksusową kąpiel. Mamy klimatyzację postojową, z której będziemy rezygnować. Jest to zbędne kilogramy, zbędna przestrzeń, a wiemy, że raczej musimy ograniczać tutaj na tych kilku metrach. No auto jest naprawdę ocieplone pianką pourytanową i po prostu to działa. Sprawdza, przetestowaliśmy będąc w Rumunii przez 2 tygodnie, podróżowaliśmy po górach przy temperaturach rzędu 30-35 stopni i nie było problemu, żeby przybywać w tym aucie. Także autujemy, niepotrzebna rzecz, wiemy już na 100%. A i nawiązując do klimatyzacji, między innymi dlatego też zmieniamy, bo mamy takie piękne urządzenie, jak ja nazywam ją biedoklimą, która mega się sprawdza w dni słoneczne, naprawdę działa, polecam wszystkim. Biedoklima to jest tak zwana, wiesz, jest klimatyzacja postojowa, a dla biednych jest coś takiego jak wentylator, który naprawdę działa. Mamy taką jedną ciekawą rzecz tutaj, orurowanie, które notabene dostałem od znajomego, za co bardzo dziękuję. I lampę, którą nabyliśmy na portalu AliExpress. Czasami zdarza się, że szukamy, dojeżdżamy do celu wieczorem i w pewnych miejscach jednak oświetlenia wszędzie nie ma. Naprawdę działa, przetestowane, polecam wszystkim. Wszystko zaczęło się od tego, że to była krótka decyzja, jak z wszystkimi u Grześka. Jak pomysł się rodzi, trzeba kuć żelazo, póki gorące, bo później to przepada. Jechaliśmy wieczorem skądś, wracaliśmy autem i Grzesiek mówi, że znalazł właśnie wasz kanał na YouTubie, gdzieś mniej więcej tyle, co wróciliście. To też były takie wasze początki. Początki. Z tego, co pamiętam. No tak, i tak. Słuchaj, Kasia, bo jest taka para, oni wszystko rzucili, wyjechali i zamieszkali w aucie i tak podróżują, to może my byśmy też spróbowali, bo jest to realne. No i tak później temat się zgłębił. Tydzień później szukaliśmy pierwszego auta. Pamiętam, jak powiedziałaś, że... A, że oczywiście nie, no, nie zostawisz Rybnika i nie zostawisz firmy, żeby wyjechać. Na mnie w sumie trzymało tylko tyle, żeby skończyć studia. To życie, które teraz powiedzmy prowadzimy, miało taki generalny wpływ na to, że zamknąłem działalność, tak.
pamiętam naszą rozmowę, że powiedział mi Grzesiek, raczej ciężko, mówi, na pewno tego nie zrobisz. Ja mówię, kto nie ryzykuje, tym nie ma. No i znalazłem akurat już przyjaciela, mam takiego, którego Arka pozdrawiam serdecznie. Jemu sprzedałem pierwsze auto, no i potem usiadłem z nimi i porozmawiałem, mówię, Arek, jeżeli chcesz, mówię, jest taka możliwość, bierz ode mnie firmę, kiedy będziesz miał pieniądze, to mi oddasz. I w sumie wziął całą firmę. No i tak na dobrą sprawę. Wtedy zapadła też decyzja, że kupujemy auto, ja mówię, że mamy mało czasu, bo wiem, że jestem w gorącej wodzie kąpany i mi szybko wszystko mija. No i w przeciągu chyba 3 dni pojechaliśmy pierwsze auto oglądać. No i z tą myślą, jak postanowiliśmy, że będziemy już podróżować i będziemy kupować vana. Też chcieliśmy się w jakiś sposób zabezpieczyć, zastanawiałem się przede wszystkim, jak to ugryźć, żeby w dalszym ciągu jakieś tam pieniążki zarabiać. No i wpadłem na taki genialny, powiedzmy, pomysł. Miałem troszeczkę środków ze względu na sprzedaż działalności, którą prowadziłem. Kupiliśmy 2 mieszkania. No i w tej chwili wynajmujemy. Dokupiliśmy 2 mieszkania, mieliśmy nasze mieszkanie, które już ponad pół roku temu wynajęliśmy. No i w sumie z tego żyjemy, z tego się utrzymujemy. I tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Proces przebudowy całego vana, teraz z perspektywy czasu, uważam, że nie był wcale trudny. Gdzieś tam się na pewno obawiałem, jak to będzie wyglądało, czy to wszystko zadziała, czy to wszystko zagra. Aczkolwiek teraz tak z perspektywy czasu uważam, że to jest banalnie proste. Wyszło dużo więcej, aniżeli planowaliśmy. Budżet był, mieliśmy się zmieścić w 20 tysiącach chyba Zakładaliśmy przeróbkę 20 tysięcy złotych, a wyszła 35 tysięcy. W granicach 70 tysięcy na gotowo ta auto nas kosztowało, tak jak teraz stoi. Planujemy jeszcze małe tutaj remonty zrobić w vanie. Przede wszystkim chcemy zrobić troszeczkę więcej miejsca w tam bloku bagażowym, bo zajmuję się lataniem, na parolotni latam, jest to taka moja pasja, a ze względu braku miejsca nie mogłem wziąć napędu, silnika i to mnie troszeczkę ogranicza. A mieliśmy taką sytuację, że byliśmy w Penisz, słynne miasto surferów, tak? I na klifie latali swobodnie na parolotniach. Kasi się to spodobało i powiedziała, zawsze że... Zawsze mnie ten silnik w tym przerażał. Nie lubiała tego buczenia w tył, ale powiedziała, że tak bez silnika by spróbowała bardzo chętnie. I, no i doszliśmy do wniosku, że teraz po powrocie na pewno kupujemy skrzydło. W dalszą podróż po przeróbkach już będziemy mieli miejsce i na pewno zabieramy ze sobą. Także sporty jak najbardziej można uprawiać, nawet mieszkając na takim metrażu. Największym plusem jest to, że nie jesteśmy od nikogo zależni. Bus jest na tyle autonomiczny, na tyle samowystarczalny, że... Chcemy jechać tu, jedziemy. Chcemy jechać tam, jedziemy. Nie ma tego obowiązku przykładowo przy hotelach all inclusive, że musimy o godzinie 7 rano wstać, bo trzeba zjeść śniadanie. No. O 9 masz zorganizowaną wycieczkę, musisz pojechać tam i tam. Tutaj robimy sobie po prostu to, co chcemy, gdzie chcemy, jedziemy, kiedy chcemy wstać, wtedy stoimy. Jeżeli chcemy zostać 2-3 noce, zostajemy. Myślę, że jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek, nie wiem, nocował chociaż raz pod namiotem i już czuje klimat, to jest to coś dla niego, bo jest to mimo wszystko bardzo zbliżone. Z dużą ilością rzeczy trzeba sobie jakoś poradzić, ale... Jest dużo większy komfort na pewno, niż w namiocie, no, ale... też, ale jeżeli ale, ktoś już chwyta, to... już chociaż trochę chwyta ten klimat, oczywiście to można podróżować, maluteńkim busikiem, osobówką i spać, w cudzysłowie, mieliśmy taką... No też nocowaliśmy. Zdarzało nam się nieraz, że podróżowaliśmy autem, dmuchaliśmy śpiwór i materac. I spaliśmy i dawaliśmy sobie radę. No tutaj mamy dużo większe luksusy. Ja bym powiedział, że to naprawdę luksusy są. Także tak, jak najbardziej. Polecamy wszystkim. No i na takim małym metrażu da się zamknąć aż tyle pokoi, także. Czego tu się bać? Trzeba po prostu spróbować. No, my jesteśmy idealnym też przykładem, że można wszystko zostawić. Zawsze można oczywiście do tego wrócić. To nie jest tak, że my podjęliśmy decyzję taką, że kończymy, zamykamy jakiś tam rozdział, nigdy do niego nie wrócimy. Jak najbardziej. Nigdy nie wiadomo. To, co człowiek robił wcześniej, zawsze można do tego wrócić, otworzyć działalność. Nie ma najmniejszego problemu, jeżeli ktoś prowadził działalność, pójść do innej pracy. W tej chwili rynek jest taki, że u nas jest zapotrzebowanie dosyć duże w Polsce na pracowników. Także z tym nie ma problemu. Zawsze można takie auto sprzedać. Przecież to nie jest... Nawet pracując na etacie, obecnie bardzo popularne są urlopy roczne, półroczne. Iść do pracodawcy. Jestem już wykształconym pracownikiem, wrócę tutaj za rok na to stanowisko. Nie szukaj nikogo innego, weź jakiegoś stażystę. Za rok wrócę. Dziękujemy za to, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że podobał się Wam odcinek, że podobał się Wam van Kasi i Grześka. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie nam łapkę w górę, zostawcie komentarz.
A jeśli chcecie obserwować przygody Kasi i Grzesia, zapraszamy Was na Instagrama? Na Instagram albo Facebook Mieszkanie w Wanie. Super, linka też znajdziecie pod spodem. Pozdrawiamy!